Cześć, witajcie z tej strony Grid 79. Dziwna sprawa. Ponieważ dzisiaj nagrywałem sny z głębin. Tylko że jestem idiotą i skasowałem sobie ten materiał. W momencie, kiedy zacząłem go edytować, okazało się, że nie mam drugiej części. Próbowałem na innym save'ie wywołać tą misję i mi się nie udało, ale w sumie nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Udało nam się wywołać misję pod zbuntowaną gwiazdą, więc po prostu zrobimy sobie dzisiaj to. A sny z głębin może jeszcze kiedyś się uda. Dobrze, potężajmy więc za obecną misją. Jest to któryś mój safe ekspedycyjny, nawet już nie pamiętam z jakiej ekspedycji dokładnie. No, oczywiście walka o frachtowiec, nie? Teraz nie wiem, czy jest to część misji, czy nie. Nie chcę działka strażników. Może nie mam innego? A trudno, to ich działkiem strażników rozwalimy. Drogi papu droku, będzie mi tu wlatywał. Poczekajcie, muszę sprawdzić. No faktycznie, to tylko mam działko strażników w porządku. O ich. Chuj, zaraz będę miał strażników na ogonie. Pamiętacie, jak wspominałem, że nie lubię walczyć przy frachtowcach? Z drogi, ciulu. To nie zależy mi na tym, żeby walczyć ze strażnikami, a chciałbym tylko piratów wykończyć. A przy okazji, jak rozwalę frachtowiec, to ciul. Kij mu w oko. Dam radę na nim zadokować? Aha. Dobra. To sobie powalczyłem i
dupkę z tego mam, trudno. Lećmy dalej z misją. Ciągle jestem wkurzony, nie? Tym, że sobie wykasowałem tamto nagranie, ale... Mam nadzieję, że to nie jest nic, czego nie da się odzyskać, w sensie... Odzyskać tego nie odzyskam, ale może przynajmniej... Na innym save'ie uda mi się tą misję jeszcze uruchomić. No ale tak jak powiedziałem, przynajmniej sobie zrobimy misję z aktualizacji z piratami. 570 jednostek. Tam było bliżej. Co ja mam tak mało życia? Teraz dopiero zauważyłem. Dałoby się gdzieś podleczyć. Nie wiem, czy chcę biegać na tą górę. Ale teoretycznie wygląda, że będę musiał. Come on, do góry! Z tego co kojarzę, z tej misji dostawaliśmy pelerynkę piratów, czy coś jeszcze? W sumie nie wiem. Pogadajmy sobie z ogniwem. Chyba zapomnieli przetłumaczyć czegoś. Śmierć szkarłatowi. Spadłowa. Zdecydowanie fajne są te skrzydła, tylko żeby one się kurde składały, bo zasłaniają połowę ekranu, nie? Będziemy gdzieś na anomalii, to sobie je wymienimy chyba. Spadaj, krowo. Aż jakiś byczek mnie tu będzie atakował. Dobra, i co teraz? Need help? Dotrzyj do zaznaczonych współrzędnych. Super, tylko że nie widzę współrzędnych.
Weźmy tu sobie, przywołajmy statek, bo nie lubię biegać. Nie chcę do rdzenia. Uwielbiam, nie? Namierzasz jedno, ale leci ci kompletnie z tyłka w inne miejsce. Tak się zastanawiam, czemu ja tu nie mam uzbrojonego myśliwca swoją drogą, nie? Jeszcze czterech, więc chyba tu matka nie miała. Ty, kołku! Generalnie nasza eskadra, którą zatrudniamy, którą posiadamy, jest chyba najbardziej niepotrzebną rzeczą w tej grze, nie? A nawet nie tyle niepotrzebną, co przeszkadzajką, ponieważ już nie raz, nie dwa mi się zdarzyło, że zasłonił mi przeciwnika i po prostu ładowałem w jego tarczę. Tak jak w którymś tam momencie mówiłem, że chyba nawet zadają jakieś obrażenia. Już nie pamiętam, na jakim filmie to było. Ale jakoś krótko po update'cie jest chyba z piratami. Tak, teraz no muszę to odszczekać, bo obrażenia, jakie oni zadają, są praktycznie zerowe, jeżeli nie faktycznie zerowe. Podążaj za głosem wolności. Ten głos wolności jest tutaj. The fuck? Wiecie, że naprawdę myślałem, że to jest frachtowiec wbity w ziemię. Przez chwilę się zastanawiałem, czy to nie jest
jakaś struktura gracza, nie? Kurczę, ale jestem zły na te sny z głębin. Się już nawet zastanawiałem, jak to zrobić. Żeby temat ogarnąć, ale... No mam połowę filmu, no przecież nie wrzucę wam połowy filmu bez sensu. Także po prostu tutaj zostaniemy chwilę na tym save'ie. Sprawdzę, czy na pewno na nim nie robiłem snów z głębin. To by się nie okazało, że będę starał się wywołać misję, a... A się okaże, że mam zrobioną, nie? Bilet na wolność. Wróć na swój statek. Tam było jeszcze wybierz trasę ekspedycji? No sprawdzę w trakcie montażu. Poczekajcie, wyzwiemy sobie anomalię. Ja szybko sprawdzę. Czy możemy zrobić tutaj misję sny z głębin, czy już mamy ją zrobioną? Wiecie, że zupełnie zapomniałem o tej misji z piratami? Głowa. To była chyba 15. 12, 13, 14. 14. Zaginiona batysfera. Dobrze, nie mamy jej odblokowanej. To znaczy, że misja jeszcze się nam nie odpaliła. Na sny z głębin. Także sobie zostaniemy na tym save'ie i spróbujemy wywołać misję. No ale najpierw skończmy pod zbuntowaną gwiazdą. Także jest nadzieja, że sny z głębin się jeszcze pojawią.
Puk, puk. Nie wiem, co jest wymagane, co triggeruje misję właśnie Sny z Głębin. Stacja wyjęta spod prawa. A czemu? Coś tu trochę zdupcone chyba z oznaczeniem. Mam nadzieję, że się nie zbuguje nam misja przez to. A, bimbajcie się. Nie mam czasu na to. Niespodzianka. Piraci w pirackim układzie. Nie wiem właśnie, bo chyba w pół zdania znowu przerwałem. Nie wiem, co triggeruje misję Sny z Głębin. Myślałem, że być może przybycie do układu z oceanami. No bo jednak w większości dzieje się właśnie w oceanach, nie? Ta misja. I z katalogu cudów wybrałem system z najgłębszym oceanem, jaki udało mi się znaleźć. No, ale niestety nie. Znajdź głos wolności, dobra. Z tego co pamiętam, coś tu trzeba było pogadać. Powiedział, co wiedział. Ponury kapitan. Istota kradnąca. To mówi Korvax. Piknie, mamy całą wolności. Kurde, zupełnie zapomniałem o tym hełmie. Całkiem fajny jest. Generalnie wiem, że z ekspedycji piratów jeszcze można było jakoś zdobyć pelerynkę chyba. Nie pamiętam jak. Czy skończyliśmy? Co ja mam tak zapchany statek? Ach, tutaj konstrukta budowaliśmy. Zobaczcie, jeszcze mam do niego części. Oho. No to nice. Dobra. Zbadaj stację wyjętą spod prawa. Dobrze, no to obadajmy. W sumie 350 nanitów nie jest to jakoś dużo, nie? Ale jeżeli tych modów mamy sprawdzić już powiedzmy 100, bo żeby trafić dobre ulepszenie klasy X, takie naprawdę z fajnymi statami, to niestety jest to około 100 modów do przejrzenia.
no to już trochę boli, nie? I teraz jeżeli ktoś nie chce duplikować jeszcze do tego przedmiotów, czyli żeby znaleźć 3 dobre ulepszenia, trzeba sprawdzić 300 modów. To mówię o pojedynczym, nie? Weźmy sobie, zmieńmy od razu ten plecak, skoro mamy okazję, bo jest wkurzający. Zmieńmy sobie też głowę na... na to. Plecak. Weźmy jakąś pelerynkę. Nie wiem, czy tutaj... Peleryny bandyty nie mam. Nie pamiętam, jak ją się zdobywało. Chyba z jakiegoś randomowego spotkania, ale może i do tego dojdziemy. Mówię, zostanę trochę na tym save'ie, spróbuję wywołać wszystkie misje fabularne, te dodatkowe. A nuż się uda przy okazji, nie? Podrobiony paszport. Ej, fajne. W sumie niezłe, nie? Weźmy sobie, skoczmy. Przydałby mi się taki paszport na ostatniej ekspedycji u geków, bo kurczę, przez tego buga to tam mam chyba minus 500 reputację. Nie wiem, jak będzie z głosem tutaj, bo ustawienie mam w sumie pod słuchawki, a mam teraz głos, dźwięk puszczony przez monitor, ale udało mi się w końcu ogarnąć OBS-a, zaczął mi nagrywać na dwóch osobnych ścieżkach, także w razie czego mam nadzieję, że będę w stanie podbić. Zerknijmy na nasz dziennik, bo to chyba by było na tyle. Dokładnie.
No, widzę, że tu mamy planetę w potrzebie, także sobie zrobimy też misję o placówkę. Może nam wyskoczy przy odrobinie szczęścia misja na Leylapsa i ulepszenie Minotaura, Trace of Metal. No i ciągle dalej będziemy polować też na sny z głębin, nie? Może nam wyskoczą. No i co? Szybciutko poszło. Ogarnęliśmy temat, jeśli chodzi o misję fabularną piratów, bandytów, jak zwał, tak zwał. Zdobyliśmy w sumie fajny kaptur. A chyba jeszcze jakoś da się zdobyć pelerynę piratów, tylko nie pamiętam jak. Myślę, że gdzieś tam po drodze, w trakcie robienia misji, ogarniemy temat i z pelerynką. Na pewno gdzieś, jeżeli mi się to uda na filmie, to będzie. A teraz się z wami już żegnam. Dzięki śliczne za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie.